Witam serdecznie w kryminalnie na taśmach. I jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć, mam na imię Justyna i cieszę się, że do mnie dziś wpadliście. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Jednocześnie, pozdrawiam serdecznie wszystkich stałych widzów. Dzięki Wam mam energię i motywację, by tworzyć kolejne filmy. Pozdrawiam Was cieplutko i dziś. Mam dla Was bardzo szokującą sprawę, która miała miejsce w roku 2018 w Irlandii, i ta sprawa będzie dotyczyła śmierci bardzo młodej dziewczyny. Anny Creazel. Bardzo dziękuję Beacie, która w wiadomości na Instagramie podrzuciła mi między innymi tę sprawę. Co prawda miało to miejsce w czerwcu i trochę mi zeszłoby się tym zająć, ale w końcu jest. Lepiej późno niż wcale. Także pozdrawiam cię bardzo serdecznie Beato, jeżeli mnie słuchasz i dziękuję za podrzucanie tej sprawy, jak i kilku innych, którym także myślę, że w przyszłości przyjrzał się bliżej. Zatem opowiem wam dziś historię 14-letniej Anny Creazel. Która pomimo porzucenia przez swoich biologicznych rodziców, w końcu znalazła kochający dom, właśnie na Zielonej wyspie. Jednak to, co spotkało tę biedną dziewczynę w pewne majowe popołudnie, zszokowało cały kraj, który myślał, że do tej pory jeszcze nie może się otrząsnąć. Sprawcy zostali okrzyknięci najmłodszymi mordercami w całej historii Irlandii, ale Pomimo tego zaszczytnego tytułu, nie poznamy ich tożsamości. Nikt nie pozna ich tożsamości, dopóki żyją. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego, to zapraszam do posłuchania. Zacznijmy więc od samego początku. 18 lutego 2004 roku w mieście Nowokuźnieck w Rosji przyszła na świat dziewczynka, której nadano na imię Anastazja. Anastazja nie miała łatwego życia, gdy skończyła rok lub Dwa lata, różnie jest to podawane w źródłach. Jej mama oddała ją do domu dziecka. Spędziła tam dwa lata, nim została adoptowana. Geraldine i Patrick Crazel, mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, bardzo się staram. Od razu, gdy zobaczyli małą Anastazję, wiedzieli, że chcą otoczyć ją miłością i dać ciepły dom. Państwo Creation nie mieli dzieci, zatem dziewczynka, którą adoptowali, była ich pierwszym. Mieszkali w Republice Irlandii, konkretnie w hrabstwie Dublin w mieście Lucan. Geraldine była kierownikiem w dziale prawnym państwowego przedsiębiorstwa transportu publicznego, a Patrick z racji swojego pochodzenia uczył języka francuskiego w Dublin Institute of Technology. Pomimo tego, że Geraldine i jej mąż nie mieli żadnych kulturowych powiązań z Rosją, to chcieli, aby Anastazja, którą w skrócie nazywali też Anna, znała swoje pochodzenie i nigdy o nim nie zapomniała. Poznawali rosyjską kulturę i zdecydowali się nawet zachować nadane imię dziewczynce. Każdego roku Anna celebrowała dwa wyjątkowe dni w roku. Były to oczywiście jej urodziny, ale też dzień, w którym została adoptowana. I który przypadał 10 sierpnia. Geraldine i Patrick nigdy nie ukrywali przed dziewczynką, że była adoptowana. Chcieli, żeby wiedziała o sobie wszystko i żeby była z tego dumna. W każdym razie sama Anna była bardzo radosnym dzieciakiem: lubiła śpiewać, tańczyć, grać. Uwielbiała wystawiać takie małe przedstawienia dla swojej rodziny, czy uczestniczyć w takich organizowanych przez szkołę. Według Geraldine Anna spędzała godziny w salonie, słuchając muzyki i tańcząc przed lustrem i wymyślając choreografię. Doczytałam się też, że Anna założyła nawet kanał na YouTube, gdzie udostępniała całe mnóstwo takich trochę chaotycznych, losowych filmików, gdzie albo tańczy, śpiewa, czy po prostu gada coś do kamery. Była na nich takim po prostu dzieckiem. Ona była opisywana jako bardzo wrażliwa dziewczynka. Była szczęśliwym dzieckiem miała szczęśliwy dom, ale też miała pewne problemy ze zdrowiem. Został u niej wykryty guz w prawym uchu i musiała zostać przeprowadzona operacja, która trwała prawie 6 godzin. Guz został usunięty, ale z tego co wyczytałam, nadal gdzieś tam były problemy ze słyszeniem w tym uchu. Miała ponoć też problemy ze wzrokiem, ale w źródłach różnie jest to podawane, ponieważ po tej operacji, po usunięciu guza za uchem, no to ten wzrok też ponoć się poprawił. Natomiast nie wiem, czy to prawda i czy to w ogóle ma sens. W każdym razie, no później było lepiej. Ale to nie była jedyna przepadłość, na którą cierpiała Anna bo często bolało ją całe ciało i było to związane z tym, że podczas dojrzewania jej kości rosły szybciej niż mięśnie. Żeby tego było mało, to oprócz takich problemów ze zdrowiem fizycznym, że tak to nazwę, to nasza bohaterka zaczęła mieć też problemy z psychiką. I te problemy zaczęły się pojawiać wraz z końcem szkoły podstawowej. Pewnego razu Geraldine i Patrick zostali powiadomieni przez szkołę, że Anna wyznała nauczycielowi, że ma myśli samobójcze. Wychowawczyni dziewczynki powiedziała im, że obawia się o Anę. Obawia się o nią, gdy rozpocznie naukę w gimnazjum. A to dlatego, że, że nauczyciele postrzegali Anę jako bardzo naiwną, bardzo delikatną, wrażliwą dziewczynkę i obawiali się, że inne dzieci mogą to wykorzystać, by się z niej naśmiewać. Zresztą i tak już takie szykanowania ponoć miały miejsce. Państwo Craigel zdecydowali zatem, że porozmawiają z przyszłymi nauczycielami córki w gimnazjum, aby Podkreślić ich obawy dotyczące potencjalnego nękania Anę ze względu na jej wzrost. Ponoć w wieku 13 lat dziewczynka miała już około metra 70 i wyglądała na starszą niż była w rzeczywistości. Dlatego też dzieciaki trochę się z niej naśmiewały, nazywały ją wielkoludem, olbrzymką, śmiały się też z niej, że została adoptowana, że jej prawdziwi rodzice jej nie chcieli, że woleli ją porzucić. Jak możemy się domyślać, był to bardzo trudny czas dla naszej bohaterki, bo nie dość, że dzieciaki dokuczały jej, że jest adoptowana, to w dodatku nie cierpiała swojego wzrostu. Ten wzrost sprawiał, że się wyróżniała, była dosyć wysoka, przyznajmy to szczerze, jak na swój wiek, i to był powód po prostu do drwin. Nie miała zbyt wielu przyjaciół, ale bardzo chciała ich mieć. Jednak zupełnie nie wiedziała, jak nawiązać takie przyjaźnie, była bardzo nieśmiała, raczej małomówna i po prostu była postrzegana jako taka trochę dziwna. Kiedy Anna rozpoczęła naukę w odpowiedniku naszego dawnego gimnazjum, to obawy nauczycieli oraz jej rodziców no, stały się rzeczywistością. Znalezienie przyjaciół stało się trudniejsze niż kiedykolwiek, a do tego na jej kanale na YouTube pod filmami zaczęły pojawiać się bardzo nieprzyjemne komentarze. Z tego co wyczytałam, były naprawdę obraźliwe. Doszło nawet do tego, że ktoś groził w nich dziewczynce śmiercią. Pisali, że powinna się zabić, bo wstawia takie głupie filmiki. Że w ogóle nikt nie chce tego oglądać, no i że kim ona w ogóle myśli, że jest. Ciężko jest dorosłej osobie przetrawić takie okropne komentarze, co dopiero takiej nastolatce, która i tak ma już problemy z własną samooceną. Wiele też tych komentarzy pod jej filmami miało charakter seksualny. Po prostu mężczyźni wypowiadali się w tych komentarzach odnośnie właśnie wyglądu Any. W 2017 roku, kiedy Anna miała 13 lat, to brała udział jako wolontariuszka w imprezie dla dzieci w lokalnym centrum kulturalnym. Podejrzewam, że to była impreza dla dzieci w wieku tak 5-6 lat, i Anna po prostu była tam, by się nimi zajmować, by się z nimi bawić. I nasza bohaterka była bardzo podekscytowana, bo uwielbiała pomagać, uwielbiała czuć się potrzebna. I ta impreza to była jedną z najbardziej traumatycznych nocy. W całym życiu dziewczyny, a to dlatego, że Anna pracowała, rozdawała, nie wiem, czy jakieś przekąski, gdzieś tam sobie stanęła. Kiedy podeszli do niej znacznie starsi chłopcy, mogli mieć jakieś 17-18 lat, nie wiem, jak oni się tam znaleźli, ale tam byli, czy też byli wolontariuszami, ciężko mi powiedzieć, zaczęli ją zaczepiać, zaczęli z niej żartować. Nie jestem pewna, czy zdawali sobie sprawę z tego, ile naprawdę ona ma lat, no bo przez swój wzrost wyglądała na starszą. Dziewczynka nie czuła się komfortowo, ale nie wiedziała za bardzo jak wybrnąć z tej sytuacji. Ci nastolatkowie zauważyli, że ona się boi. I wyraźnie było im to na rękę. Zaczęli ją nawet próbować dotykać, obmacywać, mimo że ona tego nie chciała. Jeden z nich nawet zadawał jej pytania cały czas, czy, czy chce uprawiać z nim seks. W końcu Anie udało się wyrwać. Z tej grupki. Nie wiem, czy ktoś z dorosłych widział na tej imprezie halloweenowej, co się dzieje, czy, czy nie. W każdym razie Anna wybiegła stamtąd i z płaczem wpadła do swojego domu. No, Geraldine przytuliła od razu córkę, pytając, co się dzieje, co się stało, ale Anna tylko szlochała i drżała, nie mogła się uspokoić. W końcu miała tylko 13 lat, a ci chłopcy próbowali ją dotykać w niewłaściwy sposób. W końcu zdołała powiedzieć rodzicom co się stało i wszyscy udali się na policję, by zgłosić napastowanie. W szczególności jeden z chłopaków stałej z tej grupki był bardzo natarczywy w stosunku do dziewczynki i policji nawet udało się go znaleźć poszli nawet do jego domu, gdzie dostało ostrzeżenie. Trochę mało, ale poza tym ostrzeżeniem funkcjonariusze tak naprawdę nie mogli nic więcej zrobić. I cały ten incydent na tej imprezie halloweenowej odcisnął swoje piętno na i tak już kruchej psychice Anę. Dziewczyna, by uśmierzyć ból psychiczny, zaczęła się okaleczać. I gdy tylko Geraldine i Patrick dowiedzieli się o tym, to postanowili zrobić wszystko, by pomóc swojej córce. Zapisali ją do przychodni zdrowia psychicznego, jeżeli dobrze to przetłumaczyłam. Załatwili terapeutę. Trochę czasu zajęło Anie otworzenie się na tych sesjach z terapeutą, ale w końcu się udało. Psycholog odnotował w aktach dziewczyny, że jest wysoce zaniepokojony jej niezdolnością do nawiązywania przyjaźni. No bo Ana... Nie miała żadnych przyjaciół w szkole. To znaczy, było kilka dzieciaków, z którymi mogła w miarę normalnie porozmawiać, ale nikogo, kogo mogłaby nazwać po prostu swoim przyjacielem. Jej ojciec opowiadał, że jak odbierał Anę ze szkoły, to widział grupki dziewcząt wychodzące z budynku. Dziewczyny rozmawiały, śmiały się, a za nimi daleko w tyle szła Anna ze słuchawkami na uszach i wzrokiem wbitym w ziemię. Z nikim nie rozmawiała. Patryk sądził, że dzieciaki po prostu Anę nie rozumieją, uważają ją za dziwną, bo jest nieśmiała. Bo prawie się nie odzywa. Jednak on wiedział, że w domu jest zupełnie inną dziewczyną, takim kochanym dzieckiem, które uwielbiam zabawiać innych, nagrywać różne filmiki na YouTube'a, czy robić jakieś tam przedstawienia dla swoich rodziców i rodziny. Była fajną, taką wesołą dziewczynką, ale nikt w szkole nie chciał tego zobaczyć, nie chcieli jej poznać, nie dali jej takiej szansy. No, dzieciaki potrafią być okrutne. I tak powoli będziemy przechodzić do wydarzeń, przez które ten podcast w ogóle powstał. 14 maja 2018 roku Anna Krajeł miała normalne zajęcia w szkole. Po południu jednak miała udać się na jedną z wielu sesji terapeutycznych, zatem musiała wyjść wcześniej. Generalnie plan był taki: dziewczyna miała iść do szkoły na kilka pierwszych lekcji, a potem wyjść. Iść na sesję z terapeutą i wrócić do domu. Jednak by wyjść wcześniej ze szkoły, potrzebowała upoważnienia od matki, by nauczyciel mógł ją zwolnić. No i rzeczywiście Geraldine e, taką notatkę Anię wcześniej napisała, nim wyszła rankiem do pracy. I wiemy na pewno, że Anna poszła tego dnia do szkoły na poranne lekcje, następnie udała się do przychodni na spotkanie z psychologiem, a potem wróciła do domu. Wszystko działo się tak jak zwykle. Po powrocie do domu Anna zaczęła przygrzewać sobie jedzenie. W międzyczasie wykonała telefon do swojej mamy, do Geraldine, ale kobieta nie odebrała połączenia, bo była na spotkaniu. Zauważyła jednak, że Anna do niej dzwoniła i wysłała jej SMS-a, że oddzwoni do niej później. Po przeczytaniu sms Anna zabrała jedzenie do swojego pokoju, robiła tak za każdym razem, a w międzyczasie do domu z pracy wrócił Patrick Crazel. I tuż przed 17 tego wieczoru rozległo się pukanie do drzwi domu państwa Craigiel. Patryk otworzył drzwi i zobaczył w nich młodego chłopaka, mniej więcej w wieku swojej córki. Chłopak ten zapytał, czy zastał Anę. Patryk zapytał chłopaka o jego imię i ten mu je podał. My nie wiemy jak się nazywał. Ojciec zawołał Anę, która po zobaczeniu gościa była bardzo zaskoczona, ponieważ tak naprawdę tego kolegi nie znała. To znaczy osobiście podejrzewam, że kojarzyła go ze szkoły, ale nie wiem czy kiedykolwiek ze sobą rozmawiali, więc dziewczyna nie rozumiała po co przyszedł do niej do domu. Jednak mimo wszystko ciekawość wzięła w górę, zdecydowała się z tym chłopakiem porozmawiać, by zapytać, co tutaj robi. Warto wspomnieć, że przy tej rozmowie cały czas był obecny Patrick, który podejrzewam, też był tak samo zdziwiony wizytą chłopaka, jak i jego córka. No i kiedy nastolatki zaczęły ze sobą rozmawiać tak trochę półsłówkami, tak trochę uściszonym głosem, no to Patrick stwierdził, że no, raczej nie chcą, by był on przy tej rozmowie, więc dyskretnie się oddalił. Po kilku minutach do pokoju, gdzie przebywał, weszła Anna, oznajmiła mu, że weźmie tylko bluzę i wychodzi z domu na parę minut. Dziewczyna założyła czarną bluzę z kapturem z białymi nadrukami była to jej ulubiona bluza i wyszła z domu razem z tym chłopakiem. Kilka sekund po wyjściu dziewczyny Patryk zdał sobie sprawę, że właściwie to nie zapytał córki dokąd idzie. Więc pobiegł z powrotem do drzwi wejściowych i otworzył je. Jednak zanim tam dotarł, Anna była już za daleko, żeby mogła usłyszeć, jak do niej krzyczy. Więc stwierdził, że nie będzie zawracał sobie tym głowy. Zobaczył tylko, jak Anna oddala się z chłopakiem w kierunku parku świętej Katarzyny. Ale nie wyglądało to tak, jakby szli razem. Chłopak szedł dość daleko przed Aną. Nie rozmawiali, co wydało się Patrykowi trochę dziwne, ale stwierdził, że. To pewnie typowe dla nastolatków, więc postanowił nie zawracać sobie tę głowy. Jakieś 15-20 minut po tym, jak Anna opuściła dom, jej matka Geraldine skończyła pracę, więc chwyciła za telefon i odzwoniła do córki. Jednak kiedy wybrała numer Anny, no to usłyszała w słuchawce pocztę głosową, co wydało jej się trochę nietypowe, bo Anna zawsze dbała o to, by mieć zawsze naładowany telefon i prawie zawsze odbierała połączenia od rodziców, Albo odzwaniała. Jednak Geraldine nie była zaniepokojona, bo wiedziała, że za kilka minut i tak będzie w domu. I kiedy kobieta weszła do domu, to pierwsze co zauważyła, to swojego męża patrójka siedzącego w salonie. Zapytała go, gdzie jest Anna, na co mężczyzna odpowiedział jej, że wyszła z jakimś chłopcem i że szli w stronę parku. Gdy tylko Geraldine to usłyszała, natychmiast ją to zaniepokoiło. Przecież Anna nie miała przyjaciół. Nikt nigdy do niej nie przychodził, zwłaszcza chłopcy. Była bardzo blisko ze swoją córką i wiedziałaby, gdyby Anna z kimś się spotykała. To była pierwsza Czerwona Lampka. Geraldine zaczęła się zastanawiać, kim był ten kolega, który przyszedł do Anny. Zaczęła się martwić, bo pamiętała sytuację z balu Halloween, gdzie jej córka była napastowana. Postanowiła jednak się uspokoić. I o 1730 napisała do Anny SMSa o treści Wracaj do domu. Odczekała kilka minut i kiedy nie otrzymała odpowiedzi, napisała kolejną wiadomość o treści Odpisz mi teraz albo dzwonię na policję. Ale Anna nie odpisała. Patrick powiedział Geraldin, że widział Anę wraz z tym chłopakiem, jak idą w kierunku parku świętej Katarzyny. Matka postanowiła nie marnować więcej czasu. Ubrała płaszcz i wyszła z domu, kierując się w stronę parku. Geraldine zaczęła gorączkowo biegać po tym parku i nawoływać córkę po imieniu, ale nigdzie jej nie było. Postanowiła wrócić do domu, wziąć samochód i jeździć po ulicach miasta szukając Anny. Przez całe te poszukiwania matka próbowała się kontaktować z córką, dzwoniąc i wysyłając sms -y, ale wciąż. Bez odpowiedzi. Jedyną rzeczą, jaką wiedzieli Geraldine i Patrick, było to, że ich córka udała się do parku z jakimś chłopakiem, który podał swoje imię ojcu Anny. Zatem jedyne, co musieli teraz zrobić, to poznać jego nazwisko, a wtedy będą mogli dowiedzieć się więcej o tym chłopcu. Weszli więc na Facebooka Anę i zaczęli wpisywać imię tego chłopca. W końcu go znaleźli. Patrick go rozpoznał. Zatem mieli teraz jego personalia. Postanowili przejrzeć jego profil w celu znalezienia jego rodziców albo opiekunów, aby się z nimi skontaktować. Ale nie znaleźli tam takich informacji. Państwo Craigiali wpadli więc na pomysł, by dzwonić do wszystkich rodziców ze szkoły Anny, do których mieli kontakt. Dzwonili do wszystkich, wysyłali zdjęcie tego chłopaka, które wzięli z jego Facebooka i pytali, czy mają kontakt do jego rodziców. Jednak nikt z dorosłych nie znał tego dzieciaka, a tym bardziej jego rodziców. Robiło się późno i na zewnątrz zaczął zapadać zmrok. Nastała godzina 21. Geraldine i Patrick byli w tym momencie bardzo zaniepokojeni obecnością córki i tym brakiem kontaktu. Anna nie była typem osoby, która wychodzi gdzieś po zmroku. Poza tym zawsze ich informowała, gdzie jest, gdzie się udaje, odbierała telefony, odpisywała na smsy, a do tej pory nie zrobiła żadnej z tych rzeczy. Coś musiało się stać. Geraldine i Patrick poszli na posterunek gardy i zgłosili zaginięcie córki. A z powodu wcześniejszych problemów ze zdrowiem psychicznym dziewczyny to, że miała myśli samobójcze, że samookoleczała się itd. Tak no to jej zniknięcie zostało potraktowane od samego początku bardzo poważnie. Co prawda nie wyglądało to tak, jakby Anna wyszła zamiarem targnięcia się na swoje życie, tylko wyszła gdzieś z kolegą, jednak z racji problemów zawsze istniała możliwość, że może będzie chciała się jednak skrzywdzić. Od razu zajęli się sprawą zaginionej czternastolatki. Garda wiedziała, że muszą zacząć od chłopaka, z którym Anna ostatni raz była widziana. Udało im się ustalić, gdzie mieszka, i pod ten adres się udali. W tej sprawie ten chłopak jest nazywany Boy B, czyli chłopiec B. Nie znamy i nigdy nie poznamy jego tożsamości. I przyznam szczerze, że zastanawiałam się, czy nie nadać tutaj tym chłopakom jakichś fikcyjnych imion, ale gdy przesłuchałam kilka podcastów, obejrzałam też dokument o tej sprawie i w ogóle zbierałam materiały, to jednak zawsze jest on nazywany chłopcem, chłopakiem B. I doszłam do wniosku, że i ja będę go tak tytułować w tym podcaście. Chłopiec B w 2018 roku miał 13 lat. Był rok młodszy od Anny. Gdy funkcjonariusze przybyli do domu chłopaka, to wyjaśnili jego rodzicom, że są tutaj w związku z zaginięciem 14-letniej dziewczynki. A ich syn był ostatnią osobą, która ją widziała. Więc był teraz bardzo ważną częścią tego dochodzenia. Tak się złożyło, że chłopak był w tym czasie w domu. Więc policjanci postanowili zadać mu kilka pytań na temat dziewczyny. Ale on upierał się, że nic nie wie. Dosłownie powiedział, że nie ma pojęcia, gdzie ta dziewczyna jest. Powiedział, że owszem, tego wieczoru poszedł z Aną do parku na niecałą godzinę. Opuścił park około 17.40, twierdząc, że ma do odrobienia pracę domową i musi iść do domu. Twierdził, że zostawił Anę siedzącą na ławce w parku i nie wiedział, co stało się później z dziewczyną. I to było na tyle. Gardai w dalszym ciągu nie wiedzieli, gdzie jest Anna. Chłopiec był ukierał się, że zostawił nastolatkę samą w parku i poszedł do domu. Minęła noc, a po Anie nadal nie było śladu. Jej rodzice bardzo się martwili. Nie dawała znaku życia. Utworzono więc grupę poszukiwawczą, która miała przeczesywać teren w poszukiwaniu dziewczynki. Rodzice i ich bliscy znajomi wskoczyli do swoich samochodów i jeździli do wszystkich miejsc, w których Ana często bywała, z nadzieją, że może ją tam znajdą dzwoniono do wszystkich, których dziewczyna mogła znać, do dalszej rodziny, do jej znajomych ze szkoły, dosłownie do każdego, kto mógł kiedyś mieć z nią styczność. Ale nikt nic nie widział, z nikim się nie kontaktowała. To wyglądało dosłownie tak, jakby zapadła się pod ziemię. Drugiego dnia poszukiwań detektywi zdecydowali, że dobrze byłoby wrócić i przesłuchać jeszcze raz chłopca B. Uznano, że nastolatek nie powiedział im wszystkiego, co wie za pierwszym razem. Detektywi czuli, że nie mówi im całej prawdy. Chłopiec B był bardzo zdenerwowany. Ale w sumie, no, kto by nie był, gdyby w wieku 13 lat do waszego domu przyszli policjanci i chcieli rozmawiać o zaginionej dziewczynie. Druga rozmowa zaowocowała nowymi informacjami. Chłopiec B powiedział funkcjonariuszom gardy, dlaczego w ogóle spotkał się z Anną, dlaczego do niej poszedł i dlaczego udali się do parku świętej Katarzyny. Wyjaśnił, że zrobił to w imieniu swojego przyjaciela, znanego w całej tej sprawie jako chłopiec A. Chłopiec B powiedział, że Anna podkchiwała się w chłopcu A, ale on nie odwzajemniał jej uczuć. I rozwinęła się taka trochę dziwna sytuacja. Dlatego chłopiec A poprosił swojego przyjaciela, chłopca B, by zabrał Anę do parku, by mógł z nią porozmawiać i powiedzieć jej, że nigdy nie będą parą, że raczej nic z tego nie będzie. Chłopiec B powiedział policji, że jak tylko przyprowadził dziewczynę do miejsca, gdzie chłopiec A czekał na nią w parku, to postanowił po prostu zostawić ich sam na sam. Poszedł do domu, odrobił pracę domową. I nie wiedział, co się później za Aną działo. Ale detektywi nie chcieli mu w to wierzyć. Zdecydowali się zastosować inną taktykę, aby uzyskać trochę więcej informacji. Postanowili zabrać chłopca B do parku i kazać mu iść drogą, którą szedł z Anu, po prostu żeby odtworzył tę trasę. Chłopak zaprowadził ich do ławki, na której ponoć siedział razem z Aną, i powiedział, że to właśnie tutaj ją zostawił, razem z chłopcem A. Niestety nie było żadnych kamer bezpieczeństwa w tych konkretnych częściach parku, gdzie przebywali chłopiec B i Anna, zatem nie było możliwości dokładnego potwierdzenia słów nastolatka. Ale za to mieli kolejnego person of interest, czyli chłopca A. Karda ustalili, jak dokładnie się nazywa. My nigdy nie poznamy jego tożsamości, tak przypominam. Ustalono, gdzie mieszka i funkcjonariusze postanowili go przesłuchać. Jednak chłopak A opowiedział bardzo podobną historię co jego przyjaciel. Przyznał, że spotkał się z Aną w parku, porozmawiał z nią, ale nie spędzili razem więcej niż pięć minut. Powiedział wtedy Anie, że nie jest nią zainteresowany, że nie chce być jej chłopakiem i według jego relacji Ana słysząc to była zirytowana i prawie w ogóle się nie odzywała. Ponoć wstała i wybiegła z parku i nie przyjęła tej wiadomości najlepiej. Zapytany przez śledczych, czy widział, w którym kierunku pobiegła, chłopiec a odparł, że dokładnie nie wie. Było to o tyle frustrujące dla gardy, że nie wiedzieli, w którą stronę pobiegła nastolatka. Czy udała się głębiej do parku, czy może udała się w drogę powrotną do domu, czy może w ogóle udała się w zupełnie inną stronę. Po raz kolejny nie było żadnych nowych tropów. Jednak gdzieś tam w głębi podświadomości detektywi czuli, że z tymi chłopakami coś jest nie tak i że na pewno wiedzą coś więcej. Postanowiono więc zabrać chłopca A i chłopca B do parku, by skłonić ich obu do pokonania trasy do ławki, gdzie ponoć zostawili Anę. Dla chłopca A był to pierwszy raz w parku z policją, ale dla chłopca B drugi. I wtedy też zauważono, że obiera on inną trasę niż poprzednio. Jeden z funkcjonariuszy zauważył także, że chłopcy wymieniają między sobą znaczące spojrzenia. Nie jestem do końca pewna jak to wyglądało, ale ze źródeł wynika, że gdzieś tam próbowali do siebie mrugać, coś tam sobie zakomunikować, i wtedy też policjantom wydało się to podejrzane. I to na tyle, że postanowiono ich przesłuchać, ale już na posterunku policji. W międzyczasie coraz więcej ludzi zaczęło dowiadywać się o zaginięciu czternastoletniej Anny Kreisel. Wszędzie wisiały ulotki z napisem Missing zaginiona. Mówiono też o jej zaginięciu w wiadomościach. Sprawa nabierała rozgłosu. Wtedy też zaczęły napływać nowe wskazówki. Ludzie pisali, dzwonili, że widzieli nastolatkę w różnych miejscach, nawet na lotnisku. Policja oczywiście musiała dokładnie sprawdzić wszystkie te wskazówki i wszystkie zostały one prędzej czy później wyjaśnione. Niestety nic nie wniosły do sprawy Anne. W każdym razie, wracając na posterunek policji, to chłopiec A i chłopiec B no byli już przesłuchiwani w sprawie jako podejrzani, oczywiście w towarzystwie swoich rodziców. Przesłuchiwano ich osobno, by nie mogli sugerować się swoimi odpowiedziami na pytania śledczych. Pamiętajmy, że wciąż mówimy to o dzieciakach, które mają po 13 lat. Z każdym pytaniem odpowiedzi tych dwóch wydawały się coraz bardziej podejrzane. W końcu padło pytanie: skąd chłopcy się znają? Jaką mają relację? czy są może przyjaciółmi. I tutaj właśnie natrafiono na pierwszą rozbieżność, bo chłopiec A powiedział, że znał chłopca B ze szkoły i że byli tylko znajomymi, podczas gdy chłopiec B powiedział policji, że A był jego najlepszym przyjacielem. Zatem, no coś tu nie grało. Gdy funkcjonariusze zaczęli się przyglądać chłopakom, to zauważyli, że chłopiec A utyka i cały czas trzyma się za ramię. Detektywi zapytali go, czy wszystko w porządku, dlaczego kuleje... Czy boli go ręka, ale on odparł, że nie, że wszystko jest w porządku, że nic mu nie jest. Powiedział, że został napadnięty w wieczór zaginięcia Anny, właśnie w parku świętej Katarzyny. Bardzo to zainteresowało detektypów, no bo w takim razie, skoro ktoś napadł na chłopca A, to może też miał coś wspólnego z zaginięciem 14-letniej Anny. Zwłaszcza, że to wszystko miało miejsce w tym feralnym parku. Należało więc to sprawdzić i możliwie zidentyfikować jak najszybciej napastników. Śledczy zaczęli się też zastanawiać, czy cała ta historia, którą opowiada chłopiec A, to w ogóle jest prawda. Garda zaczęła więc wypytywać chłopca A o ten incydent. Trzynastolatek powiedział, że byli to starsi mężczyźni, ale ich nie znał, nie wiedział jak mają na imię, jak się nazywają. W pewnym momencie zdołał się wyswobodzić i pokonać tych mężczyzn w walce i był z tego naprawdę dumny. Przypominam, że ci dwaj, czyli chłopiec A, chłopiec B, mieli po 13 lat. I jakoś nie chce mi się uwierzyć, że taki trzynastolatek zdołał obezwładnić starszych i silniejszych mężczyzn. No, no, raczej nie. Zwłaszcza, że twierdził, że powalił ich na ziemię i kopał ich po głowach. Detektywi słuchali tej historii z uniesionymi brwiami i wtrącali, tylko, serio? Naprawdę? Kopałeś ich po głowach? Na początku śledczy sądzili, że chłopieca po prostu wyrwał się napastnikom i uciekł. No, bo to było bardziej prawdopodobne. Ale gdy zaczął opowiadać jakich obezwładnił, to stwierdzili, że to na pewno nie jest prawda. Mimo wszystko postanowiono wykonać portret pamięciowy owych napastników i porównano go z ludźmi, którzy wchodzili wtedy wieczorem do parku, bo przy niektórych wejściach znajdowały się działające kamery. Ale nikogo takiego nie udało się namierzyć. Pokazano te portrety paru osobom, ale nikt nie widział podobnych mężczyzn w okolicy. Wtedy też funkcjonariusze poprosili o buty chłopca A w celu wykonania analizy, no bo skoro chłopak upierał się, że skopał sprawcą głowę, to na pewno na podeszwach będą jakieś ślady, może jakieś DNA. A jeżeli DNA tych mężczyzn było w bazie, to szybko by ich namierzono. Postanowiono poddać także analizie ubranie chłopca A i chłopca B ale matki chłopaków zdążyły już wybrać ich ubrania z tamtego dnia. Mimo wszystko postanowiono odesłać wszystkie te przedmioty do badań, co miało zająć dobrych kilka dni. A w międzyczasie trwały poszukiwania Anny. Od jej zaginięcia minęło już trzy dni i nastolatka nie nawiązała kontaktu z rodziną. Wszyscy zaczynali się martwić, łącznie z funkcjonariuszami Gardy, bo nie wyglądało to dobrze. Gdzieś tam padały sugestie, może... Powinni już teraz szukać jej ciała, postanowiono przeszukać okoliczne zbiorniki wodne, lasy i pola. I wtedy, 17 maja 2018 roku, policja natknęła się na taki opuszczony wiejski dom, stojący tak trochę na uboczu na polu. To siedlisko nosiło nazwę Glenwood House, znajdowało się w miejscowości Cold Blow na zachód od Lukan. Na tym terenie znajdował się stary, XIX-wieczny dom wiejski, który od dawna no, stał opuszczony. Była to raczej taka trochę rudera, tak się zapadał, okna były albo zamurowane, albo zabite deskami, a ściany i wszystko wewnątrz zostało też zniszczone przez Pożar, który kiedyś tam się zdarzył. Powiedziałam, że budynek stał opuszczony, natomiast od czasu do czasu miejscowa młodzież urządzała sobie w nim imprezy czy jakieś takie posiadówki. Na ścianach, gdzie odpadał już ten, kwitniało graffiti, wszędzie walały się butelki po piwie, jakieś szkło, dużo śmieci. Policja dobrze znała Glenwood House, wiedzieli, że młodzież lubi się tam spotykać. Zresztą byli tam wzywani dosyć często, głównie przez zaniepokojonych sąsiadów, którzy widzieli, że coś tam się dzieje że jakieś burdy, jakieś imprezy ogółem było to takie nieciekawe miejsce. I wtedy 17 maja policja zdecydowała, że i to miejsce należy przeszukać. Wnętrze wyglądało tak samo obskurnie jak zawsze, wszędzie walały się śmieci, butelki po alkoholu. Do tego wewnątrz było dosyć ciemno, bo okna były zamurowane, pozabijane deskami. Funkcjonariusze zaczęli rozglądać się po domu. W sumie to nie szukali niczego konkretnego, po prostu jakiegoś śladu zaginionej czternastolatki. Potem postanowili udać się na górę, po schodach, by się tam rozejrzeć, bo warto wspomnieć, że dom był dosyć spory, miał piętro. Jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, to powinno pokazać wam się w tym momencie jego zdjęcie. I udali się najpierw do pokoju, który w sprawie jest nazywany pokojem numer jeden albo pierwszym pokojem. I pierwsze co poczuli, to silny zapach krwi. Jeden z funkcjonariuszy zauważył, że na podłodze leży jakiś obiekt. Ponieważ było ciemno, to mężczyzna podszedł bliżej i zaświecił latarką. Na początku nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Pomyślał, że no może jest to jakiś manekin. Ale im dłużej się przyglądał, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że właśnie patrzy na coś strasznego. Zawołał innych funkcjonariuszy, którzy oświetlili pokój i kształt leżący na podłodze. Stało się jasne, że właśnie patrzą na ciało poszukiwanej przez wszystkich dziewczynki, Anny Criagel. Dziewczynka padła ofiarą morderstwa. Postaram się opisać całe miejsce i to, jakich obrażeń doznała Anna, jak najbardziej przystępnie, bez wdawania się w krwawe szczegóły, natomiast myślę, że i tak to będzie drastyczne. Anna została znaleziona całkowicie naga, Miała na stopach jedynie skarpetki, w których wyszła z domu. Ubrania Anny znaleziono w tym samym pokoju: były całe porwane, ubrudzone. Całe jej ciało było pokryte zaschniętą krwią, na szyi miała niebieską taśmę pod którą próbowała włożyć trzy palce, by złapać oddech, ale no to się nie udało. Na początku funkcjonariusze myśleli, że na jej twarzy znajduje się jakiś skrawek materiału, ale później okazało się, że jest to po prostu mieszanka krwi i jej włosów. Większość obrażeń koncentrowała się wokół głowy, szyi i klatki piersiowej. Zostały one później zidentyfikowane podczas autopsji jako rany zadane tempem narzędziem. Potwierdzono, że Anna została bardzo dotkliwie pobita i co ciekawe, to wszystkie narzędzia zbrodni zostały znalezione w tym samym pokoju, w którym znajdowało się jej ciało. I mówią narzędzia w liczbie mnogiej, bo było ich konkretnie dwa. To pierwszy to był długi, ponad metrowy kij z dwoma wystającymi gwoździami na końcu i niewielki betonowy blok. Zarówno na kiju, jak i na bloku widniały ślady krwi. Na betonowym bloku znajdowały się także kawałki ludzkiej tkanki oraz włosy. Na rękach dziewczynki widniały ślady sugerujące, że walczyła o swoje życie. W chwili zaginięcia Anna miała założone tipsy, i w momencie, gdy ją znaleziono, to prawie wszystkie były pozrywane. Autopsja wykazała 50 różnych obrażeń. Między innymi miała pęknięty oczodu, rozległy krwotok do tkanek miękkich szyi, pękniętą szczękę, pękniętą kość policzkową, do tego znaleziono ślady napaści seksualnej. Tutaj nie będę się zgłębiać, co dokładnie odkryto. Jak ktoś chce, to te informacje można z łatwością znaleźć w internecie. Czas zgonu ustalono na jakieś 45 minut po tym jak Anna opuściła swój dom. Prawdopodobnie więc, kiedy Geraldine pisała do córki SMSy, to nastolatka była już prawdopodobnie wtedy atakowana. No i podejrzanymi w całej sprawie było dwóch, trzynastoletnich chłopców. Oczywiście po odkryciu ciała Any w opuszczonym budynku, policja chciała jak najszybciej dowiedzieć się prawdy tego, co się wydarzyło. Wiedzieli, że podejrzewali, że jednak ci chłopcy mają coś z tym wszystkim wspólnego, że coś wiedzą. Byli ostatnimi osobami, które widziały Anę, a 20 minut później, wedle ich zeznań, no to prawdopodobnie dziewczyna już nie żyła, więc jednak tutaj. Istniało jakieś podejrzenie, że są w tą sprawę zamieszani. Jednak, ponieważ chłopcy byli małoletni, to śledczy nie mogli od tak po prostu pójść do ich domów i ich aresztować, bo tak stwierdzono, że no, trzeba ich raczej aresztować. Musieli trzymać się specjalnego protokołu, i aby aresztować tych chłopców, musieli powiadomić ich. Rodziców 24 godziny wcześniej. Czyli, jeśli dobrze to zrozumiałam, i co moim zdaniem jest takie trochę szalone, no to policja dzwoni do rodziców, by powiedzieć, że za 24 godziny aresztują ich dziecko. Do tego funkcjonariusze nie mogą tak po prostu udać się do ich domów i ich aresztować. Muszą to zrobić po cichu, czyli w cywilnych ubraniach. I nie mogą ich zabrać takim typowym radiowozem. Nie mogą też ich zabrać na komisariat nieoznakowanym radiowozem, bo wszyscy w mieście wiedzą, że jest to nieoznakowany radiowóz. Więc ogółem to funkcjonariusze Gardaju musieli wypożyczyć samochód z wypożyczalni, taki, taki normalny samochód z wypożyczalni, no i dopiero udać się po chłopaków. Tak przynajmniej było w źródłach, tak to znalazłam. Zatem to była cała zorganizowana operacja. Ale w końcu obaj chłopcy zostali aresztowani i wysłani do różnych komisariatów na przesłuchania, pobrano od nich próbki DNA, odciski palców itd. żeby można było je porównać z dowodami DNA znalezionymi na miejscu zbrodni i na narzędziach i z ciała Anny. No a mieli też z czym porównywać, bo na t-shircie dziewczyny, który leżał w pokoju w opuszczonym domu, znaleziono ślady nasienia. Próbki zostały pobrane, wysłane do badań, zanim jednak wyniki będą gotowe, no to upłynie kilka dni. W tym czasie postanowiono przysłuchać chłopaków kolejny raz i opowiem Wam, co każdy z nich powiedział. Na początku zaczniemy od chłopca B, bo w jego wersji wydarzeń dzieje się najwięcej. Chłopiec B opowiedział o rozmowie, którą odbył z chłopcem A na miesiąc przed zaginięciem i śmiercią Anny. Podobno pewnego dnia chłopiec A zapytał chłopca B, czy ma ochotę kogoś zabić. Chłopiec B powiedział, że nie. Na co ten drugi zapytał, a dlaczego nie. Wtedy chłopiec B zapytał, a kogo mieliby niby zabić, i wtedy usłyszał odpowiedź, że taką jedną dziewczynę ze szkoły. Jednak chłopiec B nie sądził, aby jego kolega mówił o tym wszystkim poważnie. Podobno nie pociągnął dalej rozmowy i temat się urwał. Garda jednak nie uwierzyli mu i powiedzieli, że wiedzą, że kłamie. Jednak sami do końca nie byli pewni jego zaangażowania w całą sprawę, i to było dla nich frustrujące. Ale śledczy byli cierpliwi. Widzieli, że nastolatek jest bardzo zdenerwowany, no bo, jakby nie patrzeć, jest podejrzewany, że jest zamieszany udział w zaginięciu i śmierci 14-letniej dziewczyny. Detektywi pozwalali mu robić przerwy podczas przesłuchania, kiedy ich potrzebował. Ilekroć czuł się przytłoczony, mógł na chwilę wyjść, było odetchnąć. Jeden z funkcjonariuszy poszedł nawet do sklepu i kupił mu coś do picia. Chociaż byli dla niego tacy mili, to nie zmieniało jednak to faktu, że wiedzieli, że kłamie, wiedzieli, że był w to w jakiś sposób zamieszany, i tylko czekali, aż w końcu się przyzna. Warto wspomnieć, że podczas wszystkich przesłuchań czy rozmów z policją z chłopakami byli obecni ich rodzice, głównie matki, więc też funkcjonariusze nie mogli sobie pozwolić na przyciśnięcie, że tak powiem, któregokolwiek z nastolatków. Ale zdaje się, że chłopiec B w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że jego uniki kłamstwa. Nic nie dadzą, nic z tym nie wskóra. Nawet zapytał jednego ze śledczych, czy mogą porozmawiać bez obecności jego matki, ale detektywi nie mogli się na to zgodzić, bo zabraniało tego prawo, zatem przesłuchanie bez obecności opiekuna nie było możliwe. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, o której zapomniałam wspomnieć, bo z racji tego, że chłopcy byli małoletni, to funkcjonariusze nie mogli ich aresztować i tak po prostu wsadzić do celi, ale musieli w jakiś sposób ich przytrzymać na posterunku. A chłopcy siedzieli więc w biurach detektywów na osobnych komisariatach. Przeniesiono też im i ich rodzicom łóżka polowe, by mieli gdzie siedzieć czy się położyć. Był to drugi dzień tych przesłuchań, i funkcjonariusze przedstawili chłopcu B kilka niezbitych dowodów. I były to wyniki z niektórych badań kryminalistycznych, które wróciły z laboratorium znacznie wcześniej niż tego oczekiwano. To, był właściwie, to były właściwie wyniki analizy materiału pobranego z butów chłopca A. Nie znaleziono na tych butach śladów potwierdzających wersję chłopca A, to znaczy, że skopał dużo silniejszych i starszych od siebie napastników, tak jak przekonywał, ale znaleziono tam krew należącą do zamordowanej dziewczynki. Any Więc policja powiedziała chłopcu B, że znaleźli tę krew na butach jego przyjaciela. Na początku chłopak zwrócił się do nich z pytaniem, czy oni sobie żartują właśnie w tym momencie. Na co detektywi odpowiedzieli, no nie policja nie żartuje w tak poważnych sprawach. No Chłopiec B pobladł, zapytał, czy mógłby wyjść na chwilę odetchnąć, bo myślał, że zaraz zemdleje, albo zwymiotuje, tak im powiedział. Detektywi się zgodzili. Wyszedł więc, stał tak sobie przez chwilę na zewnątrz, a potem wrócił. No i zaprzeczył, jakoby chłopak A zrobił coś, a nie. Powiedział, że nie ma pojęcia, jak krew dziewczyny znalazła się na butach jego przyjaciela. Jednak im dłużej przesłuchanie trwało, tym śledczy byli w stanie odkryć kolejne fragmenty całej układanki. W końcu jednak, kolejnego dnia, chłopiec B złamał się. Na początku przesłuchania oznajmił, że wszystko co powiedział do tej pory było kłamstwem i teraz opowie detektywom, co naprawdę się wydarzyło. Zaczął im mówić, że tamtego wieczoru wcale nie poszli z Anną do Parku Świętej Katarzyny, ale że skierowali się prosto do Glenwood House, aby spotkać się tam z chłopcem A. I po dotarciu na miejsce, po kilku minutach, chłopak A zaatakował czternastolatkę, przewrócił ją na ziemię, bił i zaczął ściągać z niej ubrania. Chłopiec B powiedział, że Anna krzyczała i płakała, chłopaka próbował stłumić te krzyki, zasłaniając jej usta dłonią, a przez ten cały czas chłopiec B po prostu stał i patrzył, co się dzieje. Był jak sparaliżowany. Nie zrobił absolutnie nic, by powstrzymać swojego przyjaciela i uratować dziewczynę. I wiemy to tylko z jego relacji, z której wynika, że nie brał on czynnego udziału w napaści na Anę, tylko tak sobie tam stał i tylko ją tam zaprowadził do Grand House. Powiedział, że w pewnym momencie jego przyjaciel i Anna spojrzeli na niego. I on wtedy się przestraszył i uciekł stamtąd. Jak uciekał, no to słyszał tylko jak Ana krzyczy, ale zaraz te krzyki zostały stłumione i pomyślał sobie, że chłopak A znów zatkał usta dziewczynie ręką. Chłopiec B ponoć pobiegł prosto do swojego domu. Był zbyt przerażony, by powiedzieć o tym wszystkim komukolwiek. Upierał się, że nie miał pojęcia, że chłopiec A zamierza zamordować Anę. Nie sądził, że mówi poważnie. Że chce kogoś wtedy zabić. I tutaj jest już taki pierwszy zgrzyt, bo na samym początku przesłuchania wyznał, że na miesiąc przed zaginięciem Anny, no to chłopieca wyznał, że chce kogoś zamordować, więc raczej wiedział, co zamierza zrobić, tylko po prostu chyba, nie wiem, nie traktował tego poważnie. W każdym razie chłopak B wiedział, że no, kiedy zwabi Anę, to jego kolega najprawdopodobniej ją zabije. Jednak kiedy chłopak a nakazał mu zwabienie Anny do Glenwood House, no to mógł przecież domyślić się, że raczej ben, jego kolega będzie coś próbował jej zrobić, jakąś krzywdę. Kiedy chłopiec bez zapukał tego dnia do drzwi nastolatki, to wiedział dokładnie, że coś się jej stanie. Zrobił to. Zaprowadził ją tam po prostu z czystą premedytacją, więc teraz gdy chłopak B w końcu zaczął mówić nieco bardziej otwarcie o tej sprawie, no to Gardai uznali, że no, prawdopodobnie mogliby wycisnąć z niego jednak mimo wszystko trochę więcej informacji. Postanowili wydrukować wszystkie zdjęcia z miejsca zbrodni i zaprezentować je i po prostu zobaczyć jaka będzie jego reakcja. No i był bardzo zaskoczony widząc jedną ze zdjęć ciała Anny, kiedy została znaleziona. Rozpoznał też taśmę, którą miała przyklejoną na szyi, bo była to ta taśma należąca do jego ojca i pożyczył ją ponad tydzień wcześniej właśnie chłopcu A. Miała mu posłużyć do sklejenia jakichś jego zabawek, bo nie zapominajmy, że obydwaj mieli po 13 lat. Zatem, no to chłopiec A był w posiadaniu taśmy, która później wylądowała na szyi Anny Creature. W międzyczasie. Oczywiście w tym samym czasie kiedy jest przesłuchiwany chłopiec B na innym posterunku policji jest przesłuchiwany chłopiec A który nie ma zielonego pojęcia, że jego kompan zaczął mówić prawdę na temat tego, co się wydarzyło. I tak chłopiec A nadal trzymał się tej swojej pierwotnej historii, że spotkali Anę w parku, że on powiedział jej, że nic z tego nie będzie, że poszedł później do domu, odrobić pracę domową czy coś w tym stylu. Funkcjonariusze Gardy oczywiście wiedzieli, że to są wszystko bzdury. Wiedzieli, że ich okłamuje, ponieważ byli w posiadaniu wyników analizy z jego butów, na których znajdowała się krefany. Jednak to nie był jedyny dowód Obciążające chłopaka A, bo poproszono także o opinię ubiegłego, by obejrzał wzór krwi na tych butach. No i biegły ten stwierdził, że te rozpryski krwi, które znajdowały się na butach chłopaka, konkretnie ich ułożenie, pozwalają stwierdzić, że on atakował dziewczynę, jak ona już leżała. Więc nie mógł powiedzieć, że tam był i po prostu wszedł w kałużę krwi Anny czy coś, ale że właśnie brał czynny udział w jej morderstwie. Policja przedstawiła mu te dowody, gdy tylko dostali wyniki z laboratorium. To było na zasadzie słuchaj, wiemy, że to zrobiłeś, mamy na to dowody, zobacz, jej krew jest na twoich butach. Ale chłopieca w dalszym ciągu wszystkiego się wypierał. Nie, ja wcale tego nie zrobiłem, to nieprawda. Było zupełnie inaczej niż z chłopcem B, który szybko opowiedział, co wiedział. No a tutaj chłopieca nadal się nie przyznawał i powtarzał wciąż tę samą wersję z parkiem. Funkcjonariusze gardy wiedzieli, że raczej nic z niego nie wycisnął, więc postanowili przeszukać domy obu chłopców w celu znalezienia jakichś dodatkowych wskazówek. W sumie trochę późno wpadli na ten pomysł, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Zdobycie nakazu przeszukania zajęło trochę czasu, ale gdy tylko go uzyskali, to wkroczyli, nie marnowali więcej czasu i znaleźli tam mnóstwo interesujących przedmiotów. Mnóstwo interesujących dowodów. Na przykład w szafie chłopca A znaleziono plecak, w którym znajdowało się kilka przedmiotów, które mogłyby służyć za przebranie na Halloween, była tam ręcznie robiona maska, na nakolanniki na kolaniki i rękawice. Te wszystkie rzeczy zostały spakowane i wysłane do analizy. Sprawdzono też telefony komórkowe obu chłopców i o ile u chłopca B nie znaleziono nic dziwnego, no to z chłopcem A była zupełnie inna historia. I niby w takich normalnych okolicznościach, że tak powiem, takie wyszukiwania jak rodzaje tortur albo 15 najbardziej krwawych tortur w historii świata, czy creepypasty, to by nikogo nie zdziwiło w końcu, jesteśmy na kanale True Crime. Ale tutaj sytuacja jawiła się tak, że została zamordowana, brutalnie zamordowana 14-letnia dziewczynka, a w dodatku chłopieca jest podejrzany. W sprawie jej morderstwa, więc uznano tę historię wyszukiwań za jeden z ważnych dowodów. Poza tym skonfiskowano także komputer i to, co tam znaleziono, no, przeraziło śledczych. W historii wyszukiwań znalazła się nielegalna pornografia, na której osoby są torturowane, przetrzymywane. Natrafiono na wyszukiwania pornografii dziecięcej, a podkreślam, że chłopak miał 13 lat. W domu chłopca B natomiast znaleziono tylko listę z imionami różnych chłopców, w tym chłopca A, i ta lista sugerowała, że chłopaki utworzyli sobie coś w rodzaju satanistycznego klubu, żeby tego było mało. I były tam też wypisane wszystkie zasady, takie jak na przykład nie mówimy nikomu o tym klubie, nie rozmawiamy o Bogu, nie rozmawiamy o religii, buszczalne są tylko rozmowy o szatanie. Ale oprócz tej listy, znalezionej w domu chłopca B, to policja nie miała zbyt wielu dowodów na jego udział w morderstwie. Zdecydowana większość z nich dotyczyła chłopca A. I tak naprawdę jedynym dowodem, jaki policja miała przeciwko chłopcu B, były właściwie jego własne słowa. Nie było żadnych fizycznych powiązań, nie było żadnych e, śladów DNA. Śledczy wiedzieli, że potrzebują więcej tych dowodów, zanim będą mogli oskarżyć tych chłopców i postawić ich przed sądem. Jednak wkrótce zaczęły też przychodzić gotowe wyniki analiz DNA różnych innych przedmiotów, i pierwszym wynikiem, który dotarł, był ten od zestawu na Halloween należącego do chłopca A. Na wszystkich tych przedmiotach, czyli na masce, na nagolennikach czy rękawicach znaleziono ślady krwi należące do Anny Creasel. Do tego nasienie, które znajdowało się na t-shircie dziewczyny, które gdzieś tam sobie leżał w tym opuszczonym domu, dopasowano do chłopaka A. I dzięki temu policja w końcu miała wszystkie dowody, których potrzebowali, by oskarżyć obu chłopaków o morderstwo Anny. W międzyczasie ciało Anny zostało wydane jej rodzicom i pogrzeb odbył się 31 maja 2018 roku w Newlands Cross w Dublinie. Państwo Crajel poinstruowali osoby chcące wziąć udział w nabożeństwie, by nie ubierali się na czarno, ale by ubrali się w takie kolorowe, błyszczące ubranie, ubrania właśnie ku pamięci Anny, która uwielbiała takie stroje. Poproszono też by osoby chcące przekazać darowiznę, przekazały ją na rzecz rosyjską. Irlandzkiej grupy adopcyjnej na trumnie Anny umieszczono rosyjską flagę i matrioszkę. Ci dwaj chłopcy byli najmłodszymi ludźmi w historii Republiki Irlandii, którzy kiedykolwiek zostali oskarżeni o morderstwo. A ponieważ chłopcy byli tak młodzi, no to w procesie sądowym obowiązywał konkretny protokół, tak jak podczas ich aresztowania czyli innymi słowy, chłopcy skorzystali z tzw. udogodnień. No i pierwszym takim udogodnieniem było to, że mogli mieć na procesie, że mogli siedzieć na procesie obok swoich rodziców. Pozwolono im siedzieć obok rodziców i przez większość czasu obydwaj trzymali swoje matki za ręce. Czasami też się przytulali do swoich rodziców, kładli im głowy na ramionach, no i generalnie zachowywali się tak, jakby to nie był ich proces. Zachowywali się tak, jakby byli tylko obserwatorami. Poza tym wprowadzono także kolejne udogodnienie, kolejną modyfikację. Sędzia nie mógł nosić swojej białej peruki, bo tak czytałam, że sędziowie w Irlandii podczas procesu ubierają nie tylko tą swoją togę, ale też białą perukę. Sędzia nie mógł też mieć oczywiście tej standardowej togi, bo uwaga, to by wystraszyło tych chłopców. No, byli oskarżeni o brutalne morderstwo 14-letniej dziewczynki. No i serio, czy, czy ludzie uważali, że przestraszył się sędziego w peruce i todze? No nie wiem, staram się trochę na chłodno podchodzić do tego wszystkiego, ale czasami niektóre rzeczy, o których tutaj opowiadam, są po prostu absurdalne. Ponadto chłopaków do sądu wprowadzano tylnym wejściem, żeby oczywiście uniknąć natłoku dziennikarzy, mediów, też ze względu na to, by chronić ich tożsamość. Do tego nie wszyscy dziennikarze, nie wszystkie stacje telewizyjne miały w ogóle prawo być pod gmachem sądu. Dopuszczono tylko te bardzo wiarygodne źródła. Dopuszczono tylko te, które cieszyły się dobrą opinią opinią, że są to wiarygodne źródła. Niestety nie wiem, jakie to były stacje, jakie to były media. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o prasę, to oni też byli zobowiązani, by zachować poufność, jeśli chodzi o tożsamość sprawców. I gdyby w jakikolwiek sposób ujawnili lub nakierowali opinią publiczną, co to są za chłopcy, to oczywiście też mogliby odpowiadać przed sądem, bo to też byłoby przestępstwo. No i proces się rozpoczął. I kiedy zapytano chłopców, czy przyznają się do zarzucanych im czynów, to jednogłośnie odpowiedzieli, że nie, i że uważają, że są niewinni. Więc prokuratura musiała się wykazać i udowodnić, że jednak są winni. I chociaż w przypadku chłopca A sprawa jawiła się raczej jako wygrana dla prokuratury, no bo mieli dużo obciążających dowodów, w tym badania DNA, ale jeżeli chodzi o chłopca B, no to już tak niekoniecznie i nie było to takie proste, by mu tę winę udowodnić, no bo na jego ubraniu nie było krwi, nie zostawił żadnych fizycznych śladów, czy to na ciele Any, czy na jej ubraniach. Ciężko było udowodnić, że chłopiec B był w ogóle na miejscu morderstwa. Jedynym, co prokuratura w takim razie miała, było jego własne obciążające zeznanie, że on tam był. Natomiast została poruszona kolejna kwestia. Chłopiec B był owszem przesłuchiwany w towarzystwie rodziców, ale problem polegał na tym, że nie wezwano adwokata, więc zaczęto się zastanawiać, czy to, że się przyznał, nie było skutkiem tego, że nie zaproponowano rodzicom powiadomienia prawnika. W każdym razie dopuszczono nagrania z tych wszystkich przesłuchań w sądzie, mimo że w wielu oponowało, i mówił tutaj głównie o tych przesłuchaniach chłopca B bo w sumie to nie było żadnych dowodów na to, że zamordował Anę, tylko że przyczynił się w jakiś sposób do tego, co ją spotkało, między innymi, zwabiając ją do Glenwood House. Rozpoczęły się pierwsze słuchania i wtedy nastąpił zwrot akcji. Dotychczas chłopiec A utrzymywał swoją niewinność, podczas gdy teraz stwierdził, że jednak on się do winy przyznaje. A było to za sprawą psychiatry, który został mu przydzielony przed rozpoczęciem procesu, by ocenić jego stan psychiczny. Chłopiec A wyznał wszystko swojemu psychiatrze, od samego początku, od zwabienia Anny, do samego aktu morderstwa niemalże. Jednak nie przyznał się do napaści seksualnej na Anę. No dobrze, ale przecież znaleziono jego materiał fizyczny na miejscu zbrodni. Jak to więc wyjaśnić? No i teraz zgadnijcie, jak te wszystkie dowody zamierzała obalić obrona chłopaka A. To będzie mocne. Obrona argumentowała, że on, chłopiec A, i Anna, Creager uprawiali normalny seks za obopólną zgodą i że stąd to nasienie się tam wzięło. No jasne, wszystko było za obopólną zgodą, po czym chłopak nagle znikąd stwierdził, że dziewczyna zamorduje. A poza tym to od samego początku mówił detektywom, że nie był zainteresowany Aną, więc no jak za obupólną zgodą. W końcu 5 listopada 2019 roku, po siedmiu tygodniach procesu, ława przysięgłych udała się na naradę. Ale zanim to zrobili, obrońca chłopca B wygłosił krótką przemowę. Zachęcał ławę przysięgłych do otwartości, jeśli chodzi o werdykt dla chłopca B. Adwokat przypomniał im, że wyrok w sprawie zabójstwa jest wciąż aktualny, bo tak, chłopiec B został oskarżony o morderstwo, ale nie musieli go uznawać za winnego czy niewinnego. Mogli wybrać alternatywę, którą było zabójstwo. Jeżeli ława przysięgłych uważała, że jest za mało dowodów na chłopca B, no to rozsądnym byłby wyrok za zabójstwo, a nie za morderstwo. I zanim jeszcze ława przysięgłych wyszła, adwokat chłopca B powiedział ostatnią rzecz, a mianowicie, że bycie świadkiem morderstwa nie jest równoznaczne z jego popełnieniem. I potem dopiero ława przysięgłych udała się na naradę. Zdawało się, że ławnicy uznali, że obaj chłopcy byli tak samo źli, nie, że jeden z nich jest gorszy, ponieważ kiedy wrócili, uznali zarówno chłopca A, jak i chłopca B za winnych morderstwa Anny Crézel. Chłopiec A został również uznany za winnego kwalifikowanej napaści na tle seksualnym i za to został wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Kiedy ten wyrok został odczytany w sądzie, to chłopiec A zaczął płakać, natomiast chłopiec B po prostu ukrył twarz w dłoniach. Natomiast ojciec tego chłopca, chłopca B, wcale tak cicho i potulnie nie przyjął tego wyroku. Zerwał się ze swojego miejsca na sali sądowej i zaczął wyzywać ławę przysięgłych, że są bandą łajdaków, używając przy tym niecenzuralnych słów. A kiedy jego sen, chłopiec B, został wyprowadzony z sali sądowej, no to ojciec zaczął klaskać. Sarkastycznie pochwalił sędziego ławę przysięgłych za doskonałą pracę nad skazaniem niewinnego chłopca. Przynajmniej tak uważał ojciec, że jest niewinny. Natomiast ława przysięgłych wyjaśniła sądowi i zebranym swoje powody, dla których uznano chłopca B za winnego morderstwa i dlaczego nie przyjęli jego oskarżenia o zabójstwo. Powiedzieli, że był kluczowym czynnikiem w pomyślnym zakończeniu, dokonaniu tego morderstwa. Bez udziału chłopca B w tym wszystkim, bez wątpienia, bez zwabienia przez niego Anny, dziewczyna prawdopodobnie nie zostałaby zamordowana. Tak więc ława przysięgłych uznała, że jest to wystarczający powód, aby oskarżyć go również o morderstwo, ponieważ gdyby go tam nie było, to możliwe, że nic by się takiego nie stało. Chłopiec A został skazany na dożywocie z okresem rewizji po 12 latach za morderstwo Anny. Dodatkowo został skazany na 12 lat za napaść na tle seksualnym i to odbywanie kary miało biec równolegle czyli po prostu w tym samym czasie odsiadywał dwa wyroki. Natomiast jego współoskarżony, chłopiec B, został skazany na 15 lat za morderstwo Anny, no i zostanie też poddany rewizji po 8 latach. I chociaż tożsamości obu chłopców zawsze będą chronione i nigdy ich nie poznamy, to wiemy na pewno jacy byli w przeszłości. Celowo nie mówią o dzieciństwie, bo przecież mieli po 13 lat, więc no, byli jeszcze dziećmi. Wydawali się normalnymi chłopakami z normalnych, kochających rodzin z klasy średniej. No ale jak wiemy, chłopiec A dobrze się krył, a wiemy to z powodu jego wyszukiwań w internecie. Po rozprawie rodzice Anny. Patrick i Geraldine rozmawiali przed sądem z prasą. Powiedzieli, że Anna była ich siłą, była dla nich spełnionym marzeniem i że zawsze tak będzie, że na zawsze pozostanie w ich sercach i że nigdy o niej nie zapomną. Rodzina dziewczynki założyła na jej cześć organizację charytatywną pomagającą innym nastolatkom z problemami. Została utworzona przy współpracy z Russian Irish Adoption Group i została nazwana ANA czyli Anna's Network of Adolescents. Sprawcy przebywają obecnie w Oberstown Detention, Detention Center w południowym Dublinie. Zostaną przeniesieni do więzienia dla dorosłych, gdy ukończą 18 lat. W maju 2020 roku chłopiec A, wówczas 15-latek, został zaatakowany przez jednego ze współwięźniów. Jednak odniósł powierzchowne obrażenia i szybko doszedł do siebie. W 2021 roku pewna kobieta została skazana na karę więzienia za ujawnienie tożsamości morderców Anny. W czerwcu 2019 roku 25-letnia matka dwójki dzieci Hazel Fitzpatrick opublikowała zrzut ekranu zdjęcia, na którym zidentyfikowano chłopca A. Została skazana na 12 miesięcy pozbawienia wolności, ale w ostateczności sędzia skrócił ten wyrok do 8 miesięcy w zawieszeniu. Fitzpatrick, która nie miała na swoim koncie innych wyroków wskazujących i w pełni współpracowała z policją, powiedziała Gardai, że zrobiła to, opublikowała tego screenshota w internecie, bo uważa, że to niewłaściwe, że ci chłopcy są chronieni, bo Anna Crazel chroniona nie była. Mieszkańcy chcieli także zburzenia Glenwood House. Opowiadali się nawet za tym niektórzy radni, ale z tego co wyczytałam, to Glenwood House został kupiony za 10,5 miliona euro przez Sherborough Properties na początku 2000 roku. Ma status chronionej struktury i jest własnością prywatną rodziny O'Callahan, która prowadzi sieć hoteli. W 2016 roku, czyli zanim to wszystko się wydarzyło, wydano pozwolenie na budowę tego domu opieki, w którym miało znajdować się 62 łóżka. Złożono wniosek o większy projekt, ale został on odrzucony. W każdym razie rodzina Okalahan nie zamierza zrezygnować z projektu. Słyszałam też głosy, że powinni w jakiś sposób upamiętnić to miejsce, gdzie Anna tak bardzo cierpiała, ale szczerze mówiąc, to nie wiem, czy tak się stanie. W każdym razie dom został odpowiednio zabezpieczony przed nieupoważnionymi gośćmi, przynajmniej tak piszą, a jak jest naprawdę to tego nie wiem. Ogólnie cała ta sprawa była ciężka do opracowania. Kiedy Beata mi ją podesłała i kiedy się z nią zapoznałam, to pierwsze co sobie pomyślałam, nie, to chyba nie dla mnie. Ale od tamtego momentu cały czas gdzieś tam historia Any krążyła mi z tyłu głowy. No, i w pewnym momencie stwierdziłam, że no, muszę zrobić film, bo nie przestanę o tym myśleć. Trudno było mi czytać o obrażeniach, które doznała ta 14-letnia dziewczynka. Trudno mi było czytać jak bardzo chciała mieć przyjaciół, ale inne dzieciaki uważały, że jest po prostu dziwna, śmiały się z niej, dokuczały. A przez to, że była bardzo wrażliwa, to zaczęła rozładowywać to całe napięcie w niewłaściwy sposób. Ta historia ogółem łamie serca, złamała na pewno serce adopcyjnego ojca Any. Patryka, który zmarł w tym roku, 2022, 19 czerwca. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, jak to wszystko podsumować, więc po prostu zakończymy ten podcast. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sprawie, czy uważacie, że ochrona tożsamości sprawców tak haniebnego czynu jest właściwa, czy uważacie, że pomimo tak młodego wieku należy im się taryfa ulgowa, Chyba podobna sytuacja miała miejsce w sprawie James'a Bulgera. Zdaje się, że z Wielkiej Brytanii też morderstwo popełnione na dziecku przez dzieci, z tym, że jeden z nich albo oni obydwaj wyszli już na wolność. Bez przedłużania dziękuję Wam za dziś. Zachęcam, by kliknąć łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Z chęcią też przeczytam komentarze na temat tej sprawy. A tymczasem cześć i do następnego!